To jest skrajna bezczelność, żeby w ten sposób oceniać polski rząd, żeby w ten sposób w ogóle oceniać, podchodzić do realizować politykę międzynarodową. Przecież to pokazuje, jakie standardy Unia Europejska, ale patrz tutaj przedstawiciel Niemiec w stosunku do polskiego rządu. To jest po prostu niedopuszczalne. Dlatego działania, które podejmuje pan premier Mateusz Morawiecki, który wzywa do debaty pana Webera, aby na temat właśnie Polski i tego, co w Polsce się dzieje, porozmawiać, a nie stygmatyzować Polskę, która osiąga bardzo dobre wyniki gospodarcze, ekonomiczne. Polska poradziła sobie świetnie z pandemią koronawirusa. Dzisiaj Polska, można powiedzieć, jest liderem, jeżeli chodzi o to, żeby zabezpieczyć Polakom bezpieczeństwo.